Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo zobaczcie, pokazuję wam moje pady. Część osób pytała się o to, na jakim padzie gram, jakiego pada używam. I wiesz, jako youtuber mam taki przywilej, że od czasu do czasu dostaję różne przyrządy, różne gamingowe rzeczy. I dzisiaj dostałem nowego pada do Xboxa Series X. I to jest ten padzik, o nim sobie za chwilę powiemy i porównamy go do poprzednich padów. Obecnie używam najwięcej pada od Astro, bo dużo grałem też na PlayStation 4 i niedługo na PlayStation 5, a on jest kompatybilny z PlayStation 5. Także gram na padzie od Astro, bardzo, bardzo fajny padzik. Padzik on jest, zobaczcie, większy od tych padów zwykłych, tych takich od Xboxa. Nie, czy od PlayStation. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerce, ale on jest ogólnie dużo taki szerszy, większy, te gałki są trochę większe. Przyjemniejszy jest też taki w dotyku, nie? No dobra, ale dzisiaj chciałbym tak porównać nowego pada od Xboxa Series X czy Series X do tych padów od starszych od Xboxa One, no nie? Tutaj mam takiego pada od Xbox, gdy pojawił się Xbox One X bodajże, czyli tutaj już mamy takie inne wyżłobienie, nie, niż w przypadku tego pada starszego. To jest zresztą mój najbardziej zużyty, najstarszy pad, jakiego mam od Xboxa One. I powiem wam, że no, widać już na nim zużycie. Tutaj gdzieniegdzie jakiś brudek, gdzieniegdzie coś tam ten. On chyba coś tam nie łączył. Któryś przycisk słabo łączył i nie działało za dobrze. No te pady się po prostu po jakimś czasie zużywają, więc ten jest taki najbardziej dowalony, nie? Ale dzisiaj chciałbym właśnie porównać sobie tego pada z poprzedniej, powiedzmy, generacji do najnowszego pada. Czym się różnią? Bo bardzo ciekawa rzecz jest tutaj w tym padzie, o której wam zaraz powiem i ją pokażę. To jest specjalna wersja tego pada na walentynki, ją dostałem. Który jest cięższy, mniej więcej są porównywalnej wagi. Bardzo podobne, jeśli chodzi o wagę. Tutaj w rękach nie odczujemy większej różnicy. Więc co? Takie kosmetyczne zmiany. To tutaj mam, właściwie powinienem chyba pokazywać bardziej tego pada, no ale, bo ten mam taki no pozmieniany trochę, tutaj widzicie już naklejka się trochę odkleja. To jest pad zmieniony, jeśli chodzi o wygląd. Taka troszeczkę customizacja, chciałem, żeby wyglądał trochę inaczej. Konsola też została zmieniona, ma taką właśnie niebieską naklejkę. No ale ta naklejka nie została nałożona dość precyzyjnie. Chociażby tutaj mamy kolorki, że przyciski nie mają kolorków akurat w tej edycji pada, tylko mamy kolorki jakby tutaj gdzieś tam narysowane z boku, nie? No, a tutaj na przykład na tym starszym padzie tego nie ma, tylko po prostu mamy kolorki na tych przyciskach, ale to może być domena no, tej edycji akurat pada, to niekoniecznie wiesz, to że Xbox Series X to, że mamy już tutaj wszystkie przyciski tego samego koloru. I tutaj widzicie, że jest dodatkowy przycisk, nie mam jeszcze najnowszej konsoli, ale słyszałem, że on robi parę nowych rzeczy, można udostępnić sobie swój gameplay czy jakieś zdjęcie od razu klikając jeden ten przycisk. Na PlayStation 4 już mieliśmy taką funkcję. Chyba ten przycisk za to odpowiadał, no nie? Też mieliśmy taką funkcję, którą mogliśmy od razu coś tam gdzieś udostępnić albo wysłać. Natomiast w tym nowym padzie, co zwróciło nam moją taką szczególną uwagę, to jest faktura tego triggera i częściowo tego, jak to się nazywa, bumper? Tak się chyba nazywa. I nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerce, mam nadzieję, że tak, ale to jest takie mocno, mocno chropowate, ten trigger, teraz dobrze widać, nie? Że ten trigger ma taką chropowatość na sobie i powiem wam, że jest to bardzo, bardzo fajne w dotyku. Te poprzednie pady, jak sobie zobaczymy, one są tutaj zupełnie gładkie, nie? W tym miejscu. Zupełnie gładkie, gładziutkie, ten nawet jest błyszczący. A tutaj mamy taką chropowatość i ona jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. W dodatku możecie sobie zobaczyć przy okazji, jak jesteśmy w tym miejscu, że tu mamy USB typu C, nie? A tutaj mieliśmy w starych padach USB... Jak to się nazywało? Mikro chyba USB, nie? Mikro USB. I tak samo w tej nowszej generacji pada, także mamy, moi drodzy, o, wyostrzę. Mikro USB.
Przepraszam przy okazji, że są takie może gdzieś brudne czy coś, ale ciekawy jestem właśnie na ile ta wersja pada różni się od takiej zwykłej wersji, nie? Czyli ta walentynkowa wersja może jest jakoś zmieniona w stosunku do zwykłej wersji tego najnowszego pada od Xboxa. No generalnie takie różnice w ergonomii, no słuchajcie, no nie ma co zmieniać tego, co działa bardzo dobrze i w dłoniach trzyma się to po prostu fantastycznie, nie? To nie ma co zmieniać po prostu ideału. I tyle. I tutaj Microsoft wyszedł z takiego założenia, że no zostawią taki wygląd, jaki jest, aczkolwiek będzie kilka takich kosmetycznych zmian, żeby gracze też nie myśleli, że to jest taki odgrzewany kotlet. Więc zdecydowanie te triggery to jest bardzo fajna rzecz tutaj. No i charakterystyczna rzecz, to nie mamy tutaj takiego wgłębienia, jak to było w przypadku pierwszego pada od Xboxa One. Tylko mamy po prostu taki równy plastik, nic tutaj nie ma, nie? Włożymy baterię, pokażę w jaki sposób świeci się ta edycja tego pada. Właściwie nie robiłem dawno takiego, w ogóle nie robię tego typu wideo, ale wiecie co, nazbierało się tych padów różnych, a też chcę rozwiać niektórych pytania o te pady, bo to ogólnie no, jest ciekawa rzecz, nie? Tu widzę, że jest jeszcze jeden mały szczegół, na który nawet nie zwracałem uwagi w poprzedniej generacji. Mamy tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, takie wtłoczenie, to jest chyba na jakąś stację dokującą, że możemy wtedy tego pada wpiąć, nie, w coś i on się będzie ładnie ładował, będzie w tym miejscu co trzeba. Tutaj też takie coś jest, więc jak macie jakieś stacje dokujące, to jak najbardziej będzie to pasować, bo jest dokładnie w tym samym miejscu, nie. Co do gałek, to tutaj zbytniej różnicy nie widzę, także jeśli ktoś ma z was jakieś customowe gałki do wymiany, to myślę, że będą one pasować ze starszych padów, jak i w tym. Widzę tutaj małą zmianę, jeśli chodzi o wyżłobienie w tym miejscu. Jak zobaczycie sobie, tutaj jest takie wyżej wyżłobienie, a tu jest takie troszeczkę gładsze wyżłobienie. Ten pad jest generalnie taki gładszy. Mamy oczywiście wyjście słuchawkowe w tym miejscu. W padzie od Xboxa One, tym pierwszym, tego wyjścia nie było, natomiast już w następnych generacjach tego pada od Xboxa One X, mi się mylą te nazwy, nie wiem jak powinienem to skracać, no ale mylą mi się te nazwy od Xboxów, to już tutaj ten zestaw słuchawkowy można na jacka sobie podłączyć i tak samo jest w najnowszym padzie od Microsoftu. No i ostatnia rzecz, jaką sobie już pewnie zauważyliście, to jest fakt, że mamy tutaj inny krzyżak, akurat w tej edycji, nie wiem jak jest w tych pozostałych padach, ale mi się ten krzyżak zawsze podobał, bo widziałem w specjalnych wersjach pada od Xboxa One, jeszcze miałem takiego kiedyś pada, jakąś taką specjalną edycję, to on miał tam dodatkowe jakieś rzeczy w sobie, no to tutaj mamy takie coś, a tu mamy krzyżyk, nie? Ja sobie jeszcze do tego mojego pada od Astro dałem sobie takie coś. To też jest czterokierunkowy padzik, tylko taki krzyżak to się mówi, nie? Czterokierunkowy, tylko że on jest taki całkowicie okrągły. Bardzo fajny jest ten pad od Astro, naprawdę. On jest dużo, dużo droższy niż te zwykłe pady i generalnie funkcjonalnością za bardzo się nie różni. Tutaj mamy dodatkowe jakieś tam triggerki, możemy sobie ustawić różne jakby schematy działania, nie? Do niego tu mamy touchpada do tego. Generalnie to jest taki wybajeżony padzik, on jest dużo cięższy niż te pady, bo ma w sobie akumulator już zintegrowany, nie? Natomiast pad z bateriami, ten od Xboxa, jest cięższy od tego pada od Astro, nie? Natomiast no, jak nam się zużyją akumulatory w tym padzie, no to nie wiem, chyba do wyrzucenia, czy da się go może jakoś rozebrać, chociaż nie widzę tu żadnych śrubek. Natomiast pad od Xboxa zawsze możemy sobie dokupić tanio w jakimkolwiek markecie, wiesz, te akumulatorki i sobie je podładowywać i tyle, nie? Czy wymienić na zwykłe jakieś baterie. I pad dalej jest dobry mechanicznie. Natomiast ten, nie wiem czy jest taka możliwość, żeby tu można było ten akumulator zintegrowany wymienić po iluś tam ładowaniach, także to jest minus tego pada i jednocześnie plus, bo jest to wygoda, podłączasz go sobie do ładowania tutaj i pyk, nie? I ci się ładuje
i masz naładowany. Natomiast tutaj trzeba myśleć o tych akumulatorach, ale są różne tanie ładowarki do tych baterii, więc nie ma chyba z tym jakby większego problemu. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się USB-C, jeśli chodzi o port do podłączenia czy do ładowania pada. Właśnie chyba nie można go ładować przez portu USB-C, nie? Bo to nie wiem, czy on by naładował jakieś akumulatorki. Tu mam zwykłe baterie teraz założone i pad, jak się go załączy, to świeci się w taki sposób, moi... Świeci się w taki sposób, nie? Aha, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, bo tak właśnie, tutaj w tym padzie mamy taki, no po prostu plastik, nie? Nic specjalnego. A tu masz taki, to też jest plastik, to nie jest jakaś guma, ale to jest przyjemniejsze, żeby to chwycić, nie? Takie bardziej chropowate, to jest kolor biały, więc ciężko będzie mi pokazać wam, że to jest takie chropowate, ale jest, tak słyszycie pod paznokciem, że to jest takie chropowate. I pod tym względem ten pad naprawdę lepiej trzyma się w dłoni niż ten. Ten czuję, że to jest taki śliski i po takim dłuższym graniu tutaj pod palcami może się troszeczkę bardziej ślizgać niż ten padzik, ale jeszcze wam coś pokażę. Tu mam jeszcze taką wyjątkową wersję pada, który wygląda sobie tak i słuchajcie, on też ma tutaj, ale już nie plastik, ale gumę, nie? Natomiast ten pad w porównaniu do tamtego, do tej specjalnej wersji pada, ma nie tylko chropowate tutaj, ale też i tutaj, po tej stronie. Ten pad tutaj ma, zobaczcie sobie, ten pad ma tutaj totalnie wszystko gładkie, ale chropowate ma tu i tu ma gumę, nie? No. Kurczę, no chyba wszystko powiedziałem o tym padzie, co mogłem powiedzieć. Nie jest to oczywiście film sponsorowany. Chciałem się z wami podzielić tym, jakie mam obecnie pady, jakich używam. I nie wiem, czy będę chciał tego używać, bo on jest po prostu tak piękny, taki ładny, że chyba będę go gdzieś w gablotce trzymał. Bardzo mi się podoba z wyglądu. Xbox wysłał mi go co prawda do testów, ale nie jest to posponsorowane, więc nie myślę, że o, ja mówię wam, kupujcie tego pada, on jest świetny, on jest super, nie? Jest na pewno lepszy od tych pozostałych Xboxowych, ale jak będziecie kupować nowego Xboxa, no to dostaniecie takiego pada, więc nie ma sensu kupować go, myślę, że oddzielnie, nie? Znaczy nie tego czerwonego, tylko po prostu najnowszego, tego z tym takim prostym tutaj, nie? Niewytłoczonym. No. Także co, jeśli macie jakieś pytania odnośnie padów, zobaczcie, tak ładnie je tutaj poukładam. Jeśli macie pytania odnośnie padów jakieś, to ten film jest filmem, gdzie takie pytania można zadawać, pytać się, a także jeśli ktoś z was zna odpowiedź na jakieś pytanie w komentarzu innej osoby, to bardzo was proszę, odpowiadajcie na te pytania, bo ja jestem tylko jeden i na wszystkie pytania na pewno nie dam rady odpowiedzieć. Ale to tyle, jeśli chodzi o pady. No chyba brakuje takich wideo, gdzie pokazuje się z bliska różne takie sprzęty, nie wiadomo co do czego, nie? A ja chciałem wam pokazać, jak wygląda ten pad w stosunku do tych poprzednich padów z poprzedniej generacji konsol. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości i takie zaciekawienie, zainteresowanie tym nowym padem. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!